Tenis stołowy integruje i rozwija. Za nami andrzejkowy turniej tenisa stołowego w Staniszczach Wielkich. Rywalizowało ze sobą 14 osób. My już tak od dłuższego czasu organizujemy turnieje. Staramy się, żeby to były jakieś turnieje tematyczne. Zaczęło się od turnieju burmistrza, Puchar Burmistrza. Także mam już za sobą dwa takie turnieje. A tym razem ze względu na to, że chłopcy chcieli już sobie pograć, jakąś rywalizację zrobić, no to myślę, jest okazja Andrzejki, jest fajnie, żeby się spotkać. Przy okazji będą wróżby na sam koniec dla każdego, będą ciasteczka z wróżbą. Takie turnieje dają możliwość rywalizacji z innymi i poprawienia swoich wyników. Uczestnicy dają z siebie wszystko, by osiągnąć najlepsze wyniki. Jeżeli ktoś nie trenuje, to nie zrobi nic. Ja sobie gram dorywczo w szkole, gdzieś tam poza szkołą też, na takiej halce. Czasami też tutaj jestem, tak raz na miesiąc, więc z każdą godziną doświadczenie zawodnika rośnie, także nie jest tylko trenować i być lepszym. Kiedyś właśnie turnieje wyglądały w ten sposób, że nawet były tylko 8 osób. Teraz, jak widać, już przychodzi troszkę więcej. I myślę, że to jest bardzo dobra sprawa, żeby właśnie sprawdzić siebie, sprawdzić swoje umiejętności, trochę podćwiczyć się, bo są tutaj zawodnicy lepsi, są gorsi, są nawet półprofesjonalni. Świetna rozrywka oraz oderwanie się od codziennych spraw, także polecam każdemu. Dlaczego warto wygrać? No bo to idzie grać, kurczę, do 100 lat. O. W tej chwili mam niecałe 67, ale już. Warto? Warto, trzeba grać, trzeba się ruszać. Pierwsze miejsce w turnieju zajął Roman Kościelny z Kolonowskiego. Drugie miejsce zajął Łukasz Kuczer z Krasiejowa. A trzecie miejsce Mateusz Cichoń, również z Krasiejowa.